Tak więc otworzyliśmy wszystkie boksy, a teraz powbijamy trochę perfekcji, bo bardzo dużo wyleciało. 162 perfekcje na Sina, 111 na Dehacza, 980 piórek, 3 razy rękawiczki piekielne. No, coś pięknego, jestem mega, mega zadowolony z tego dropu. Tak. A więc... tak, z góry mówię, że Dehacza mam 100 pp. 100 pp i no nie mam... póki co nie będę robił kolejnego. Może... może kiedyś. 38 atak, 24 defa, uważam, to jest bardzo dobry wynik. Muszę peta przywołać. Na pecie mam pozostałe pepeki. Dołożę sobie pepeki jeszcze takie, które mam w magazynie. 162 na Sina z openingu. Dokładamy 365 pepeków. 111 na Dehacza z magazynu. Mamy razem 216 pepeków. Ale no nie mamy na co wbijać w tej chwili, więc tego nie wbijamy. Ale będziemy za to wbijać na Sina. O, te rękawiczki, coś pięknego. Sin wygląda następująco. 71 perfekcji jest 18 atak, 16 def, 35 L, 15 HP. No i resy 3, 4, 4, 7. Dobra, załóżmy to tak. O Jezu, byśmy prawie sprzedali. A tego byśmy nie chcieli. Perzety. Świetnie. Bardzo dobrze. Perzety, def i atak jak najbardziej mile widziane. Te trzy atrybuty. No nie, no ja nie chcę w żywioł. Proszę cię. Malcolm. Odporność na ogień. Super. Atak. Jest. Pięknie. 20 w atak mamy. 20 w atak, 16 def. Ładnie, ładnie. Res na wodę, niestety. Co prawda w resa nie ma dużo na tej perfekcji, ale res na wodę nie jest mile widziany. W ogóle jakikolwiek res nie jest mile widziany na tej karcie. O, na ogień też nie. Perzety PM. Super. To była ostatnia próba. Zakończył nam się na 78 perfekcji. Fajnie. Jestem zadowolony. To jest sztylet, który kupiłem na Sina. 37 na 0. Z szansą kryta 9. Bazówką. Perzety PM. A łuk mam ogólny. Ale jest chyba na nóbku teraz. Ogólny 11 albo 10. I obrażeń 17.
No dobrze, to wszystko z mojej strony. Dzięki za obejrzenie filmu do końca i do zobaczenia.